Siema, siema, jestem Rajo Dziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. I cóż, witam was w kolejnym odcinku. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i zerknijcie do opisu, bo tam jest link do Twitcha. Zostawcie tam followka, ponieważ tam są streamy, więc fajnie, żebyście też byli. A ja was oczywiście teraz zapraszam na kolejny odcinek, gdzie jesteśmy w ogóle, co ja tu robię i tak dalej. Jesteśmy w swoim oczywiście trzypekiem po remoncie u pewnego pana, który sprzedał mi za 1500 cały wóz marchewki. Więc super sprawa, ona jest taka, wiecie, taka... No nie, jest ta pierwsza jakości marchewka, więc po prostu biorę ją sobie dla krówek. Mamy całą marchewkę, cały wóz marchewki nasypany, więc trzeba jechać do Damciu, bo dzisiaj też radyjko odpalamy. Dzisiaj też, co by nie było, akcja obornik. Więc super akcja w końcu. Chciałem, żeby było troszkę tutaj, że tak powiem, ładne liście żółte. Chciałem poczekać trochę na jesień, taką już późną, ale okazało się, że późna jesień, taka, że jesień ze złotymi liśćmi przychodzi dopiero w środku jesieni. A też się okazało, że rzepak muszę zasiać co najmniej do jutra, żeby mi wykiełkował. Więc po prostu streszczamy się. Obornik dzisiaj będzie wywożony. Okej, okay, wjeżdżamy sobie tutaj do koleżki. No i też mogę też od razu pozdrowić, chłopaki mi prosili. Także pozdrawiam Czarka, Hortona i Krzysia. Oczywiście moich modów z Twitcha. Bo dzisiaj sobie wszystkich z nimi gadałem i mówię, weź tam nas pozdrow, jakby jeszcze tam kamerował GoPro, nie? Więc pozdrawiam, chłopaki. No i dobra, my sobie oczywiście ciśniemy. Jest godzina wczesna, ponieważ 8:54. Szybko poszło z ładunkiem, więc spoko, miał to oczywiście woreczkę gdzieś tam, więc na luzaczku. Dobra, no jak mówię, dzisiaj oborniczek samego rana się oczywiście wywiezie. Nie ukrywam też, że dzisiejszy odcinek trochę będzie taki speedowany, bo chcę wywieźć jak najwięcej obornika. Chcę już zacząć coś w kolejnych odcinkach gdzieś tam orać. Szybko powiedzmy pobronować coś takiego, no i zacząć w końcu siać rzepak, bo rzepak muszę ogarnąć jako pierwszy i w kolejnych dopiero tam gdzieś to odcinkach zająć się pszenicą, jęczmieniem, marchewką, bo też będę tą marchewkę siał. No i tam powiedzmy jakimś przeżytem pewnie coś takiego zaczniemy sobie, nie? Wiadomo jak to sobie tam działa, nie? Dobra, już sobie zajeżdżam na gospodarkę. Mam nadzieję, że marchewki nie pogubiłem, nie? Chyba nie. No i fajnie. Odczepiłem też sobie ogólnie widełki od obornika, bo trochę przeszkadzało jak jeździł po drodze, więc wiadomo. Okej, okay, dobra. Tylko teraz tak, pytanko. Dobra, się tu w ogóle zatrzymałem na razie. Albo nie, wjedziemy sobie tutaj może do środka z tym. Dobra, okej, okay, zatrzymam się. O, mogę sobie tego zgasić. Odczepiłem sobie wóz powolutku. I teraz tak, przejdziemy sobie teraz do naszego Belarusa. Ogólnie Belarusowi szykuje remont. Fajnie, dosyć niedługo wam pokażę. Więc Belarusem sobie zajedziemy po prostu pod rozrzutnik tam pod obornika. Znaczy rozrzutnik do obornika. A, też tutaj stawiłem prasę ogólnie. Tu jest cały deser taki, wiecie, sianokosowy, więc taka akcja. No i tu sobie gdzieś tam krzaki już powycinałem, teraz stoją sobie po prostu przyczepy i beczka, nie? Więc fajnie. Zabierzemy sobie stąd rozrzutnik, ponieważ za chwilę będę też musiał troszkę poobrządzać samego rańca. Bo mnie trochę nie było, tam widzę, trochę brudno się porobiło. No i damy sobie troszkę tej marchewki tym naszym kochanym krówkom. Okej, okay, oraz połączymy sobie wszystko, bo za chwilę będziemy rozrzucać obornik. Ja sobie może gdzieś tak w ogóle stanę tak w tym miejscu. O, myślę, że będzie spoko. Gasimy, wychodzimy. No i dobra, teraz tak, pytanko. To najlepiej sobie zebrać, bo to jest jakieś tam siano gdzieś tam porzucane. Więc też szybko zbiorę po prostu tym. Okej, okay, elegancko. Teraz przechodzimy sobie do garażu, bo w garażu chyba mam... Tak jest. Nie to, pomyliłem się narzędzia. O, to, dokładnie. I sobie zbierzemy teraz tą marchewkę, nie? Okej, okay, super. Zobaczymy też ile w ogóle tej marchewki tutaj uda mi się wsadzić, co nie? Do koryta. Okej, okay, jak to wygląda sprawa u nich tam? Krówki. Marchew jest spoko, w ogóle strasznie mało tego jest, muszę troszkę tych krówek jeszcze dokupić chyba, nie? Więc na to wychodzi, że trochę trzeba nie dokupić, na razie sobie tutaj będę jeszcze tam przetrzymać to wszystko. W ogóle dobra, może sobie po prostu położymy O Jezu, czekajcie. O, niech sobie leży. Nie, jednak sobie to podczepię. Bardziej sobie cofnę trochę tym. Okej, okay. Dobra, teraz sobie odczepimy.
jedziemy po łyżeczkę. Bierzemy obornik w teczkę i fikumiku rozwalimy to nie wiem, mi się zrzuciło. Dobra, nieważne. Pobierzemy sobie teraz łyżkę, która tu stoi, ona jest na całe szczęście jest tak, powiedzmy to, okej, okay. Na szybko złączkach, myk, cyk, fuch. No i dobra, jedziemy oczywiście, dzisiaj obornik, akcja, więc fajnie. Coś nowego, coś nowego. Coś, co na co długo czekałem po prostu, żeby ten obornik rozrzucić. No bo trochę się przyda. Dawki nie będę żałował, mam tyle ton. Ktoś mi mówił, że na sezonie strasznie dużo obornika leci. Boże, jak ja propsuję to, co goś powiedział, nie? Totalna jakaś masakra. Tego obornika jest tak dużo, że to jest w ogóle nie dla mnie jest nie do pojęcia, nie? Wow, a mnie coś tutaj rzuca. Nie wiem, czy nie będę musiał przypadkiem gdzieś sobie ten jeszcze ogarnąć, obciążnika. Na kiedyś, bo teraz może nie, ale na kiedyś na pewno jakiś obciążnik będzie musiał być użyty. Bo jak tak patrzę, jak mi tak będzie podrzucało z tym tutaj, no to troszkę ciężko to widzę w takim razie. A, tak już poradzimy sobie, nie? Dobra. Myślę, że taka fajna akcja. To jest zawsze takiego, wiecie, typowa jesienna akcja na rozrzucanie sobie zrobimy. Dobra, cofniemy sobie jeszcze raz. Nie wiem, czy się tutaj w ogóle brzeg wchodzi, tam jest chyba 5 ton na ten nasz rozrzutnik będzie wchodziło. Więc to w sumie spoko. Ale powiem serio, dzisiaj mam taki fajny dzień. Niedziela, nagrałem dzisiaj trzeci odcinek z rzędu. Specjalnie bluzę przebrałem, po tym piszą, że ej Riot, nagrywasz cały czas w samej bluzie, tydzień w tej samej bluzie chodzisz. Nie tydzień, po prostu mam okres nagrywek, nagrywam po prostu, bo mi się tam gdzieś chce pograć. Jak ponagrywam, to dopiero wtedy zmieniam sobie po prostu ten, no ciuchy, nie? Bo ja po prostu siedzę sobie 4 godzinki w jednym ubraniu czy coś. Gdzieś tam sobie, nie wiem, przepocę się trochę, no i wiadomo, że się zmienia, co nie? No i na przykład teraz myślę, że już zmienię, bo zaraz będę pisać, że coraz tym samym chodzę, nie? Także to jest trochę porąbane, no ale tak, nagram na zapas, bo jak jest daily, no to wiadomo, że to daily wymaga ode mnie tego, żeby te odcinki naprawdę były tam codziennie, co nie? Także wiecie. Okej. Jedziemy. No, więc fajnie. Nie wiem też jak w ogóle reakcję pod ostatnim filmem, ale mam nadzieję, że spoko. Bo tak mówię, też troszkę nie mam jakby kiedy tego zobaczyć. Mimo to fajnie, że tam, że oglądacie, że jesteście. No i elegancko. Dobra, my sobie zasiadamy. Jedziemy sobie na kolejne pola. Ja przy okazji tak, odpalę sobie te hudy i zobaczymy. Dobra. Piasek i lasty, jest chyba taka gleba dość średnia. Plus 100 kilo, nie wiem czy to nie jest dużo przypadkiem, poczekajcie sobie. Zaraz też, może tak przyjadę sobie, albo dobra, nieważne. Ogarniemy to już na polu, nie? Ogarniemy to już sobie na polu, no spokojnie. Żebyśmy po prostu nie czekali, czy tam coś. Mamy 5200 załadowane na rozrzutniku, więc spoko. Myślę, troszeczkę taka akcja na szybkości, wiadomo, z obornikiem, raczej się, no nie cacka, tylko po prostu rozrzucamy, myk, cyk, fuch i kolejne pole, tylko plan dzisiaj jest taki, żeby rozrzucić 3 pola. Czy się uda, nie wiem. Na pewno chcę jedno, potem pod lasem drugie i może gdzieś trzecie zahaczymy tam dalej. No zobaczymy, no mam nadzieję, że to jakoś się uda. I też dajcie znać, czy chcecie na przykład tą łąkę na lucernę przeorał sobie i zrobił z tego jakieś powiedzmy pole. Bo w sumie nie wiem. Jest to spoko opcja, może nawet jakoś, może nie lucernę, ale po prostu zrobić z tego, nie wiem, zasiać tutaj kończynę, nie? Co wy na to? Dajcie znać, w sumie to będzie ciekawa rzecz. Okej, okay, teraz tak. Włączmy sobie w ogóle mapkę. Mapka będzie potrzebna. O Boże, jak tu jest strasznie, nie? 160 kilo chyba, 200 kilo będzie chyba za dużo, nie? Na to wszystko. Ale tak jest. To jest takie optymalne, tam niby nic nie ma, nie? 20 kilo to prawie nic. Ja mam to takie 100 kilo rozrzucił, wiecie? 100 kilo bym rozrzucił, zaraz zobaczymy co ogólnie, jak to będzie wyglądało. Jak już to sobie ruszę. To troszeczkę to się ruszy w ogóle wszystko. Okej. Okay. No chyba jest okej, okay, nie? Może troszkę powiększymy do 120 kg? Zobaczymy też jak to będzie obornik schodził. Nie obornik trochę, zamiast na 100 kilo chyba na hektar. Chyba będzie okej, okay, nie? Teraz. Chyba będzie okej. Okay. Nie wiem czy też nie przepalę tego trochę, ale chyba będzie w porządku. W miarę jakoś to wyjdzie. No tu jest też samo czerwone pole, więc co by nie było, trzeba troszkę zmienić. Dobra, włączamy sobie wszystko, oczywiście jedziemy dalej. Więc troszkę tutaj takim polecę większą dawką. Bo no co by nie było, tu trzeba uważać na to, żeby tu po prostu trochę tą glebę zrobić w innym, bardziej radykalnym sposobem, czyli po prostu więcej obornika dowalimy i tyle. Ta dawka naprawdę jest kozak, bardzo fajna modyfikacja, ten precision farming, super, to się tak fajnie sprawdza. Naprawdę kozacko.
W ogóle myślałem na taką żgałkę do kierownicy. Czy macie jakieś propozycje co do gałek? W sensie... Nie wiem, ile takich gałki mogą kosztować. Takie 4 dychy, 3 dychy, coś takiego chyba będą, nie? Gdzieś te po tyle będą chodziły takie gałki na kierownicę. I dajcie znać, czy na przykład wy jakieś używacie gałki, jeżeli macie kierownicę. I jeżeli używacie, to podeślijcie mi po prostu linka do jakiejś stronki albo coś, gdzie mogę taką gałkę zakupić. Bo myślę, że do farminga ona się przyda, po prostu czasami tak kręcę ręką, że po czasie czuję, jaką to po prostu rękę całą wyślizganą, więc jest trochę ciężko. Jak macie jakąś fajną gałkę, zapraszam serdecznie do komentarzy, wpisujcie sobie tam te linki i tak dalej, podsyłajcie mi, ja sobie też może wybiorę i zamówię, nie? To będzie spoko opcja. Dobra, a przy okazji, skoro tu jesteśmy, to mieście każdy, tak oczywiście obornik i wtedy wam przypnę serducho, bo taka interakcja z wami mi się podoba, wam też się podoba, bo często dużo osób pisze takie te hashtagi, więc fajnie, widzę, że jest jakiś tam pozytywny feedback od was za to, więc czemu by tego po prostu nie kontynuować, nie? Okej, dobra, idziemy sobie w tę stronę. Myślę, że to ile takie? 5 przyjazdów? O, 5 przyjazdów myślę, że będzie akurat w sam raz. To troszkę ten rozrzutnik działa na taką większą... na większy przejazd, więc akurat spoko, nie muszę raz przeraz jeździć, tylko trochę mogę sobie odjechać dalej. I też między innymi to mnie skłoniło do tego rozrzutnika, żeby używać, bo inne są takie, wiecie, że muszę raz przerazić, żeby coś rozrzucić, to trochę to jest według mnie przeginka, nie? Delikatna, a tu fajnie widzę, coś już na zielono się pojawia, więc spoko. Czy do tego mogę coś jeszcze, ten, rzucić jeszcze, żeby to było zielone? Dajcie znać, bo żółtym jak najbardziej odpowiada, jak najbardziej, to jest, najbardziej. Jak najbardziej to jest w porządku. Ale nie wiem też, czy jak będzie zielony, to będzie za dużo, czy za mało. No dajcie znać po prostu, nie? Dajcie znać to też, jakie tam zawsze mi się przyda gdzieś w przyszłości. Dobra, ja już sobie zaraz teraz sobie go wyłączę, ten rozrzutnik, bo to już tak nie zakręcę jak wcześniej. Okej, dobra, na łące zajedziemy sobie. Wygrabione, kurczę, wszystko, nic nie ma, nie? Dziwne, czemu tutaj w ogóle trawa nie rośnie. W sensie, raz rośnie, raz nie ma. Zależy od tego, kiedy wejdę na save'a, nie? Trochę dziwne, ale co zrobisz, nie? Okay. W sumie to będzie teraz spoko, bo pojedziemy sobie z tym rozrzutnikiem teraz z drugą stronę, o ile mi sam starczy, ile mam tam na tym jeszcze? Jeszcze trochę jest. Raz jest więcej, raz jest mniej, takie trochę dziwne. Ale w sumie spoko, jak się rozrzuca, to spoko, niech będzie tak. Ważne, żeby całość mi to ogarnęło ładnie i nie było problemów. Chyba jeszcze raz będę musiał pojechać w drugą... Ej, w sumie nawet... Przejedziemy w drugą stronę, pojedziemy sobie od asfaltu i zajedziemy tam od razu na ten, na obornik i pojedziemy sobie teraz tam pod las. Tam pod lasem będzie akurat spoko, bo tam jest, nie wiem, 2-3 przejazdy, jakoś tak. Zawrócimy sobie i pojedziemy po kolejną dawkę tego brązowego złota. Brązowe złoto. I powiem wam szczerze, mówiliście, Riot tutaj obornik sprzedawany na mapie, ponieważ jest problem, że nie ma po prostu... co robić z obornikiem. Nie ma po prostu co z nim robić, że trzeba go sprzedawać. Powiem serio teraz, tak całkiem serio. Rozumiem, o co wam chodziło. Te krowy, u mnie tylko 4, znaczy 6, tworzą takie ilości obornika, że to jest po prostu niebywałe. Masakra, ja się chyba przerzucę po prostu na gnojewice, nie? Bo no, z obornikiem teraz to jest u mnie wow. Więc prawdopodobnie dojdzie jakiś skup na mapie z obornikiem. Pewnie jakiegoś sąsiada zrobimy jak zwykle, nie? Żebyś tak nie był po skupach, tylko u sąsiada, który ma gdzieś tam powiedzmy jakieś wielkie pryzmy z tym obornikiem i tam sobie gdzieś to skupuje, nie? To mi taka fajna opcja. 1200 mi zostało jeszcze tego obornika, więc fajnie. Akurat będzie pasować. Dobrze. Super. Aby sobie porzucać elegancko, będzie git. No, przy okazji cóż, dzisiaj jest chyba czwartek dla was. Więc spoko, bo czekajcie, odcinek jeden nagrałem na... Ostatnio co było? Sprzedawanie chyba upraw. To był odcinek 8 prawdopodobnie, albo 7? Chyba 8. Chyba tak. Ja już się gubię w tej rechubie. Po prostu jest niedziela, jak to nagrywam w każdym razie. Jest dokładnie 18 kwietnia, więc troszeczkę mogę być taki nie na czasie, że tak powiem. I kto wie, że taki stream teraz nie trwa, więc jak trwa jakiś stream, to wbij na Twitcha, bo być może teraz jest stream, nie? A ty nawet nie wiesz, a jak nie, a jak na przykład stream był, to zobacz sobie jeszcze raz na Twitcha, bo może jest zapis tego live'a, gdzie mógłbyś sobie go jeszcze raz zobaczyć. To jest ważna rzecz, żebyś tam sobie żebić. Tak mówię trochę do ciebie, widzu, ale nie wiem, właśnie, też dajcie znać, czy wolicie jak mówię do ciebie, czy jak mówię do was, wiecie, że od całej społeczności, nie? Bo jak tak
mówi się personalnie, to troszkę jest trochę taki inny odbiór, nie? Taki inne poczucie, zobaczcie, inny taki odbiór, poczucie, kurczę, no nie mogę znaleźć słowa. Odbiór? Nie. No chyba odbiór, no. Nieważne, z polskiego nigdy nie wiem, jakoś specjalnie dobry. Więc nie będę się jakoś popisywał moją polszczyzną. Dobra. Ale właśnie, ogólnie chodzi o to, że jestem ciekaw, jak wy to odbieracie, nie? Jak wy to odbieracie całością, jakby społecznością, nie? Czy wolicie, jak mówię do was, czy jak mówię do ciebie, nie? Bo to jest takie bardziej personalne, troszeczkę już wiecie, inaczej to... Jakoś tam też to... Czekam za kluczyk? Nie, tylko się zegary gaszą, dobra. I zasiadamy. Do trzypeciunia. Ciekawe, ile w ogóle tych będzie trzeba załadować, nie? Ile takich łóżek pełnych tu wchodzi tak naprawdę. Ale w końcu fajna jakaś akcyjka, nie? Coś tam ciekawego dzieje zawsze z tym obornikiem. Nie ma lipy. I nawet możemy teraz jakiegoś screena strzelić w sumie, bo to by spoko to wyglądało. No i chyba tak zrobię, co? Dajcie po prostu mi za chwilkę, walnę jakieś zdjęcionko dla was na miniatureczkę i widzimy się za chwilkę. No i wracamy ponownie. Jakoś tam fotkę sobie strzeliłem, więc myślę, że wyszło nawet spoko. A teraz po prostu dalej ładujemy sobie oczywiście ten obornik. Zobaczymy też w ogóle ile uda mi się dzisiaj wywieźć. O, trochę mi się tutaj rozsypało. Ile mi się uda wywieźć, bo w sumie tak naprawdę nie mam do końca pojęcia, jak to z tym wyjdzie. Czy będzie to po prostu, powiedzmy, jakiś tam spora ilość, czy nie. No tak nie ukrywam, ze 3 by było spoko, te pole są jakieś duże. Zwykle jeden właśnie jeden rzutnik wystarczy na jakieś pole mniejsze, więc spoko. Bo to wiadomo, pole jest jakieś duże, dawkę zresztą taką średnią ustawioną. I też właśnie, kurczę, dzisiaj ma do was strasznie dużo pytań. Czy obornik, który rozrzucam, zawsze powinna być dawka na zielono, na 100%? Czy raczej tak, że żółty jest ok? Bo ja w sumie nie mam pojęcia, wy trochę na tym gracie, więc nie dajcie znać. Bo jeżeli zielono jest spoko, to mogę dać większą, mógł dać większą dawkę. Ale może też ufam, że jakimś innym nawozem mogę troszkę jeszcze trochę tam zmienić coś, nie? W tym nawożeniu. Także dajcie znać. O, serki znowu. Jak to według was powinno wyglądać. Dobra, trochę tego obornika wywiozę w sumie. Fajnie, bo jakbym w ogóle wywiózł cały obornik, to miałbym wtedy dużo miejsca na, powiedzmy, kolejny rok, nie? Żeby tam wytrzymało. Bo przez zimę też się tego sporo naroi pewnie, zgaduję. Wiecie, jest? Dobra, wszystko, okej. Okay. Ja sobie teraz tutaj stanę tak po prostu w tym miejscu. O, coś mi się wysypało chyba, ale niedużo. Odpalamy, oczywiście jest full, gitarka. Dobra, teraz tak. Pojedziemy sobie na pole takie trochę daleko, ono jest najdalej w sumie, najdalszym, najbardziej wysuniętym polem od gospodarstwa jakie mam. Więc kawałek trochę nam z tym zejdzie. Ale w sumie to nic. Bo to jest tam pod lasem, gdzie był rzepak, co nie? Tam też wymaga orka, znaczy orka, obornika tamto pole, więc trochę też zejdzie z tym, co by nie było. No i chciałem to jakoś fajnie ogarnąć sobie, nie? Żeby na tam spoko sobie coś można było zasiać fajnego. No i tak, ogólnie z tych dwóch pól, jedno będzie zapewne na kukurydzę, trzeba będzie to siać. Kukurydzę mówicie, że się sieje zwykle na jesień. Więc ja również takie coś będę chciał zrobić, żeby to sobie gdzieś tam na jesień zasiać. O ile mi się nie zapomni, ale raczej nie powinienem zapomnieć, więc na jesień sobie gdzieś to zasiejemy. Znaczy na wiosnę, zagadam, na wiosnę zasiejemy. A jak chodzi o właśnie rzepak, no to musimy jak najszybciej, bo no zaraz się skończą terminy, wiadomo. Trochę będzie lipa, nie? Proszę, to strasznie droga jest tak popołudowana, ale to spoko w sumie wygląda, nie? Takie wiecie. Więc jest kozacko, jest fajnie. Tu sobie kukurydza, no niestety. Farming, ha! Ja to mówię o osianiu kukurydzy na wiosnę. Chociaż nie, w sumie dobrze. Bo kukurydzę teraz bym gdzieś tak naprawdę zbierał, nie? Kukurydzę zbiera się już w sumie po tych wszystkich żniwach, więc ona jeszcze jak jest zielona, to ma to spory sens, nie? Ma to spory sens, że jest zielona, ponieważ za jakieś tam, powiedzmy, kilka tygodni będzie już taka sucha, będzie można sobie ciąć, nie? Ewentualnie zaraz jest właśnie wczesna jesień i powiedzmy taki listopad, czyli listopad, taki wrzesień jest, powiedzmy. A więc jak ten jest ten wrzesień, no to co by nie było, już można gdzieś tam jakieś kiszonki zacząć robić z kukurydzy, nie? Dobra. Ja w ogóle jadę jeszcze z tym rozrzutnikiem? Jedzie, elegancko. O, tam jeszcze będziemy sobie wracać, także na dzisiaj się napatrzycie, bo widoki dzisiaj będą przednie. Naprawdę kozacki, to w ogóle są super pola, nie? Te pola tutaj to jest coś konkretnego, może troszkę
uchylę tak mapki. O, wam pokażę, jak tutaj to, jak ten krabras wygląda sobie w tym miejscu, nie? Troszeczkę jest pól fajnych, nie? Długie, wąskie, a jednak zobacz, nie? Coś jednak, jednak klimacik jest. I żadnych drzew na miedzach. Da się? Oczywiście się da. Nie wiem czemu tam kiedyś farmie taki był strasznie o Jezu, muszę zahamować. Był zmonopolizowany przez drzewa na miedzy. I tylko drzewa na miedzy się liczyły, reszta to było takie średnie mapki. A właśnie fajnie coś zrobić na przekór, pokazać da inaczej. No i na moje, nie chcę się chwalić, ale wyszło mi tutaj naprawdę spoko to, nie? Jest konkrecik. Jakieś miedze są oczywiście z krzakami, ale bez jakichś tam większych rewelacji, nie? Po prostu wiecie, krzaki tyle. Nie ma co jest za bardzo się nad tym nie ma co się za bardzo nad tym jakoś tam, nie wiem, no dyskutować, nie? Bo wszystko wyszło jak trzeba. Dobra, dojrzemy sobie już po ten las. Ogólnie też tak, myślę, miałem mówić wam właśnie o nawozach, nie, że nawozy niedługo, ale w sumie nawozy rozpoczyna się od wiosny, więc jeszcze z nawozami tutaj poczekamy. Nie wiem jak wapno, czy kiedy się wapno sieje, znaczy rozsiewa, bo być może gdzieś tam mogłem wapno sobie porozsiewać, ale to trochę później. I teraz tak, pytanko, czy to zrobię na dwa razy, czy to zrobię to na trzy razy? Bo nie powiem, zaraz poczekajcie, sobie odpalimy i zobaczymy, jak to będzie rozrzucać na mnie, na jaki metraż. Spróbuję na dwa razy, wiecie? Zobaczymy, czy się na dwa razy uda. Jak w ogóle wygląda pole tutaj? Okej, okay, widzę, że jest na żółto leci, więc spoko. No te 100 kilo chciałem tutaj tak rozrzucać, nie? Nie, na dwa razy walniemy. Na dwa razy będzie spoko, które porozrzucamy. Troszkę tego obornika tu idzie, wiadomo, bo jest jego więcej. Więc większe zapotrzebowanie tego jest. Ale to nic. Fajnie długie poletko. Bardzo przyjemne. Ogólnie po rzepaku tu sprawdzałem na płodozmianie. Będzie bardzo dobrze sprawowała się po prostu pszenica. I to spoko pomysł, bo jest długie pole, więc fajnie podprosowanie będzie nam tutaj wyglądało. Jak sobie sporo dowalimy tutaj, powiedzmy, jakichś tam nawozów, to będzie dużo kostek przez to, bo będzie lepsza słoma. Więc całkiem. No i myślę tak ogólnie będziemy niedługo tych kostek też odchodzić powoli. W sensie jeszcze jeden sezon przejdziemy sobie na tych kostkach. A potem raczej kupię jakąś prasę do belek i będziemy belki układać, co nie? Bo belki będę mógł sobie gdzieś tam... A nie, czekajcie, kostki będziemy sobie wygodnie, bo składuję sobie wszystko na górze tam. A jak zacznę robić belki, to będę potrzebował jakiejś wiaty już takiej konkretniejszej. O, więc trochę średnio. Zobaczymy, wszystko z czasem, nie? Na razie trochę tak spekuluję. A to też gdzieś tam do okazji. Nie, na dwa razy będzie myślę akurat, nie? Ta, będzie spoko na dwa razy. Myślę akurat cały rozrzutnik mi pójdzie na jedną stronę tutaj. No, dosyć to są słabe klasy gleby. Ale też właśnie ogólnie po żniwach chyba, jeżeli już wykosimy coś, co nie? Nie, poprawcie mnie, jak się mylę. Jeżeli już będzie po żniwach, to wtedy całe te składniki odżywcze, któreśmy wsadzili w to, w te zboża, plony w ogóle, po prostu przestał jakby istnieć wtedy, no bo ten już jakby zabrał je plon, co nie? Chyba tak to działa, że już jak zebraliśmy wszystko, to te składniki się resetują po prostu, bo wszystko poszło w plon, który był, powiedzmy, dobry bądź niedobry, nie? W zależności od tego, jak tam rzucaliśmy na wszystkim. Chyba tak to działa, nie? Tak mi się wydaje, że to jest tak jakby no, logiczne, że inwestujemy po prostu w jakąś uprawę, potem zbieramy plon, no i mamy, powiedzmy, efekt w postaci dobrych zbiorów, a i przy okazji też co by nie było, składniki odżywcze tej gleby po prostu się ulatniają, nie? Już ich nie ma, bo zabrane są przez plon. Chyba dam radę z tym. Chyba dam radę, no. Jest elegancka, całe pole będzie tutaj nawiezione jak trzeba. I o to chodzi, na dwa razy tak to mogę sobie jeździć, nie? No i koks. No tak ogólnie, jeżeli poletko będzie tutaj całe, będziemy mieli też poletko. Poletko jest bardzo wąskie. Więc tak naprawdę jak będziemy mieli fajny kombajn taki 4-metrowy, to w sumie na dwa razy wykoszone i elo, nie? To będzie taki po prostu pole przejazd. Wjeżdżamy, przejeżdżamy, jedziemy dalej, nie? Więc fajna sprawa to będzie na pewno. I też spoko tutaj sobie to się prezentuje. O, tam jakaś górka była, że trzeba będzie poprawić później. Jeszcze tester, żaden mi tego nie wysłał. O, żeś sobie... Co tam stoi, ty? Boże, to drzewo, ja myślę, co tam się dzieje. To ktoś tam stoi? Masz jakiś duch, czy co? Matko, skoro się zlękłem. Tak pod lasem, samemu. W ogóle, patrz jak daleko jesteśmy od domu. Nasz dom jest
O tam, nie? O tam, z tymi drzewami. O tam jest dokładnie. No tego nie widać stąd teraz. Masakra. Szkoda, że tego lasu nie widać tak z daleka. No ale niestety, jakbym dał większy dystans do renderowania tych drzew, to byście mieli troszeczkę słabo, bo by wam ciachało na gospodarce. A i tak wam w sumie ciacha. W sumie ten kij. Chyba dam większy dystans, żebyście ten las widzieli stąd, nie? Bo tam z daleka widzicie, tego nie widać tam. Szkoda. Dam chyba większy dystans, naprawdę. Dobra, jak tam już z naszym tutaj obornikiem leci? Ile tam jeszcze na tym? Na porzutniku? Ej, chyba akurat tam wystarczy, patrzcie to. Jezu, ale cudownie. Wyjeżdżam. I gitówka, wyjeżdżamy sobie, elegancko. No i git, super sprawa, ciśniemy oczywiście dalej. Po kolejną porcję obornika. Troszkę kawałek, ale nie, powiem tak serio, trzeba uważać. Trochę ta droga taka wyboista, ale to właśnie fajnie. Powiem wam serio, że takie dojazdy do pól, no kurczę, no na żadnych mapach jeszcze tego nie widziałem, nie? Fajnie, że tak udało się zrobić takie długie, wąskie pola, że to jest prawdziwy klimat Lubelszczyzny. I że naprawdę tutaj można super pograć. Jak ktoś chce tam łączyć sobie pola, nie ma problemu. Kupujesz dwa landy obok siebie, powiedzmy. Równasz trochę miedzę, bo miedza jest wymaga po prostu wyrównania, więc to liczcie jakby w koszty tego. Orka normalnie puk puszczacie i lecicie sobie, nie? Jest powiedzmy fajna zabawa. Niektóre pola też jak te są powiedzmy takie wąskie, znaczy szerokie, potem schodzą węższe, jeszcze węższe. Dużo takich właśnie tu pól jest, powiedzmy są jakieś działki, które potem ktoś kupuje. No i sobie te po prostu poletka łączy, nie? Więc fajnie. Proszę, coś mi oko tak, oczy tak mnie zabolały. Chyba za dużo, jak się patrzę w tą stronę. Już mnie od kompa mi chyba to wysiada. Chyba będę musiał zrobić jakąś taką teraz. Chyba będę musiał zrobić sobie teraz jakąś przerwę. W ogóle właśnie, propos mojego lalalala, sami. Często oznaczacie po prostu jakąś tam minutę odcinka. I potem piszecie lekcję polskiego z Ariotem. No ja tam zresztą mówię nie? I ja sam tak patrzę na to, mówię, Matko Boska, muszę nauczyć się w końcu mówić wyraźnie. Bo jak ja będę tak mówić cały czas, no to wy mnie nie zrozumiecie nic. Z odcinka tylko wyniesiecie tyle, że o, pan jedzie Belarusem. I tyle, nie? Więc faktycznie macie w tym sporo racji i będę starał się trochę coś tam naprawić, nie? Znaczy będę starał się naprawić, no bo tak by nie naprawię tego od razu, ale starać się można, nie? No, więc fajnie, dobra. A my dalej ciśniemy. Już dojeżdżamy powoli na nasze gospodarstwo, jesteśmy niedaleko. O, tam taka fajna dróżka, to chyba to zaraz kolejna droga będzie. Tak, to są takie dwie fajne sąsiednie gospodarstwa, zresztą kojarzymy je oczywiście ze wschodniej doliny. Tak. No i w sumie wiecie co, nie ma co ukrywać. Ta Eastern miała być trochę inna niż wschodnia. Ale wyszła bardzo podobna w sumie w tym, na pewno w tym miejscu. Więc to taki w sumie trochę taki konkretny remake, można powiedzieć, nie? Bo na remaster to za dużo, a na remake to tak myślę w sam raz, bo naprawdę to jest sporo zmian. Więc jak ktoś tam, wiele osób na przykład jakiś tam z zagranicy pisze, wow, ta mapa jest bardzo podobna do wschodniej, nie? No i no, tak jest podobna, nie? Co by nie było, jest. Jest inna, no ale jest bardzo podobna. Dobra, i wiecie co? Ja myślę, że teraz nie będę nic tutaj nie ma co ukrywać. Zrobię sobie cięciak, po prostu naładuję sobie już obornik. Z wami się będę widział za chwilę, jak pojedziemy sobie, potem jeszcze no obornik chcę rozrzucić. A tutaj widzę już 30 minut na ekranie, więc powinienem sobie kończyć, ale jeszcze no obornik sobie rozrzucimy, będzie w sam raz, nie? Także widzimy się za chwilę. No i dobra, ruszamy sobie oczywiście, mam już załadowane wszystko. A więc pojedziemy sobie teraz drugą stroną, pojedziemy po prostu na inne pole. Zaraz wam dokładnie pokażę, które. Tam też ostatnio była sieczka akurat, więc ta sieczka tam sobie będzie leżała, ale do tego jeszcze użyłem troszkę obornika, żeby to fajnie i pasowało, tam się wkomponowało. No i też trochę tam sobie nie było, brakuje tych składników, więc trzeba dostarczyć tego wszystkiego, co potrzebne. O matko, bym się wrąbał. Masakra. W ogóle z tej górki jak zjeżdżać tak naprawdę. A światło może włączę. Aż sobie nie będę włączał. Po co to? Chyba, że długie. Długie się spaliły? Długie, to nie będę spalał długich. No, więc tam bardzo fajnie. Ta górka jest, tylko trzeba uważać, sami jest tak, że jak gramy na jakimś tam, nie wiem, real modzie, który daje nam jakieś tam rzeczy, takie właśnie realistyczne, no to trzeba uważać po prostu, żeby się nie wrąbać przypadkiem na dół, bo jak cię szczepa popchnie, no to jest kaplica, jest rów i potem musisz się wyciągać w jakiś sposób, nie?
Więc trochę słabiutko, ale to. Wiecie, dam sobie jakąś radę. W ogóle tam są fajne pola. Ja bym się jakoś tam te pola niedługo pobawił. Coś poszukał ciekawego. Bo wybrałem akurat, myślę, tutaj fajne pola, ale jednak coś nowego by się przydało zakupić, myślę, w kolejnym sezonie. Jakieś jedno z fajniejszych. I może nawet uda nam się jakieś pole po prostu wymienić, po prostu sprzedać jakieś mniejsze pole, którego byśmy nie używali. I jest tam, powiedzmy, słaba klasa gleby. I kupić coś fajnego, nie? Ale to gdzieś tam w przyszłości. O, troszeczkę muszę wolniej jeździć, bo tutaj droga jest taka strasznie nierówna. O, tu już tak różnie. Raz jest równa, raz jest nierówna. To akurat jest chyba równa. No, to jest równa. Więc spoko. Najgorzej będzie tam właśnie, ale my tam akurat nie jedziemy, bo sobie zaraz skręcimy w inne miejsce. Więc mamy ten farcik. Kurczę, to w serce trzeba uważać. Dobrze, rzutnik jedzie. I my sobie tu zajrzamy. Tu muszę trawę się dorobić w ogóle, bo tak powoli to wygląda. No i powolutku na górę wjeżdżamy sobie. No i dobra. Wjeżdżamy. I odpalamy. Niech się rozrzuca. Jak tam ogólnie wygląda sprawa, tutaj sytuacja z tym, z poziomem. Też czerwona plama, nie? Masakracja. Ale dobra, troszkę sobie zmienimy. Oczywiście dajemy na żółto. W sensie 100 kg na hektar. 100 kg na hektar? 100 kg na hektar? Nie, to jest jakaś dawka plus 100, nie? Chyba jest jakiś tam standard, powiedzmy, to jest plus setka, nie? Dodatkowo. Chyba tak, już nie wiem. Dajcie mi znać w ogóle, jak to czytać, nie? Jak to odczytywać. Bo trochę nie ukryłam, może być delikatny problem u mnie. Dobra. Panie, tylko słupa, myksy, kwusie. W ogóle jest kraina słupów, nie? Na jednym słupie tam, na jednym polu chyba jest 3 słupy, z tego co wiem. No, tam właśnie tam chyba. Albo 3? Nie, 2, sorry, 2. Tylko te 3 są bardzo blisko siebie, bo to się 3 linie tak naprawdę łączą. To trochę śmiesznie to wygląda, no ale tak jest, nie? Co by nie gadać. Dobra, zawika. Myślę, dookoła będę sobie tu jeździć, po prostu będzie najwygodniej dla mnie. Nie będę się ukrywał, że będzie tak chyba najlepiej, nie? Naokoło, tak. Bo od razu będę, powiedzmy, wiedział, gdzie byłem wcześniej. Plus minus. Znaczy widać od razu, bo tutaj obornik zastępuje tą sieczkę, później przykrywa, więc widać, jak to się jedzie. Tylko czy mi starczy w ogóle obornika, już mam pół tego. Pół rozrzutnika. Ale chyba nie jest aż tak źle. Chyba na pierwszy przez taki jest najbardziej. Najwięcej zżera tego obornika, nie? Bo tam chyba potem jakby łapie ten piksel, który jest od tego żółtego i tam ta peda chyba dziwnie działa. Nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba to ma znaczenie. Chociaż nie wiem, poprawcie mnie, jak się mylę. Jakoś to jest jakiś chwast jeszcze jest, a ten chwast jeszcze przeorzę, także spokojnie, go tu nie będzie, to jeszcze wszędzie pójdzie orka. W ogóle masakra, kiedy to będę orał. Tragedia, ja nie wiem, kiedy to wszystko to porobię, nie? Na pewno już po zacinkiem sobie obornik porozrzucam i gdzieś wam tylko tam dostarczę, powiedzmy, dodatkowych odcinków z motuszka, nie zawrócę, tak. Dobra, sobie cofniemy w ten sposób. Dobra, okej. Dobra. Wam po prostu tylko to zrobię poza odcinkiem, a samemu sobie gdzieś to ogarnę już później. No i ten najgorsze będzie, jak mówię, ta orka, bo z tą orką sporo mi zajdzie czas na pewno. I się boję, że to pochłonie mnie aż tak mocno, że nie wiem, może jakiś streamkę odpalił z tego. Bo w sumie trochę ciężko by to było, nie? W ogóle jak z paliwem stoję. O, dobrze. Właśnie, nauczyłem się patrzeć na paliwo teraz, nie? Tylko szkoda, że jak już jestem na polu. Nie ma możliwości. Znaczy są się tyscy daleko, no ale łazić po ludziach, wiecie, oddawać ci do tego paliwa, to też tak późno, nie? Znaczy, no, prosić ci oddawać to więcej zachodu niż sam po prostu zapamiętać, żeby zatankować, nie? Dobra. Teraz przejazd będzie chyba. Tak staram się patrzeć, gdzie to już rozrzucałem. No szkoda, że tego obornika takiego widocznego, wiecie, jako takiego fizycznego, nie? Tylko sama tekstura się zmienia. Dobry tyle, co prawda wcześniej nic takiego nie było. Ale no fajnie coś było zobaczyć takiego trójwymiarowego, nie? Nabornik jednak by to na pewno ciekawie wyglądał. Dobra, poletko fajnie sobie już rośnie tutaj. Znaczy rośnie. Zmienia sobie kolorek. Teraz mogę sobie już, myślę, przejechać śmiało. Nie ma tak ostrego jak tam zakrętu. Dobra. O, i gitarka. Nawet chyba powinien cały rozrzutnik wystarczyć. Całkiem spoko. I co, jeszcze jakiś jeden przejazd zrobimy tu chyba, nie? Patrzę w ogóle, co to za linie. Ja tędy jeździłem, ale przecież cień pada, bo tam jest słońce, nie? I cień pada na to.
A, trochę na zakrętek mi zostało tego obornika tak nierozrzuconego. No już trudno. No i dobra, dwa razy teraz to weźmiemy, będzie spoko. Jedno drugo, tylko żeby mi obornika starczyło. W sumie sporo leci. Jak jednak 500 stanie do końca, to mi wystarczy na pewno raczej, nie? Starczy, jak teraz tak wolno leci. Chyba dlatego, że ta dawka tak się zmienia, nie? Trochę ta dawka, to ja tak naprawdę zaburzę to wszystko. Bo pewnie bym bez tego tym obornikiem jeździł, nie wiem, na trzy rozrzutniki, nie? A to jakoś tak w miarę wyszło, że jest okej. Nawet nie wiem, czy w ogóle ten obornik dobrze rozrzucam. Chodzi mi oczywiście o tą ilość, nie wiem, bo powinno być tego więcej na hektar rozsiane. Ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak mnie zjedziecie w tym, w komentarzach, nie? Wow, ale dronik. No i dobra, i gitarka będzie spoko, pasowało to. Dobra. Dojeżdżamy sobie tutaj do końca, elegancko. Zawika, siu. Trochę jeszcze powiedzmy porozrzucam po tym miejscu. Okej, okay. I tak się jakoś pożegnamy. Zgasimy sobie go. Bliska. Wielkie dzięki za uwagę, super, że byliście w tym odcinku razem ze mną. Zapraszam do subskrypcji. Naucz się mówić, potem nagrywaj. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę i followka na Twitchu, na pewno się przyda. Oraz wbijajcie na Discorda, potem też są jakieś informacje ciekawe, co można pogadać sami. Coś innego, poznać jakieś ludzi, może jakieś mody. U mnie akurat na Discordzie nie ma wiadomo modami, od razu to jest ban, nie? Ale dobra, nieważne. Dzięki za uwagę, do kolejnych filmów, trzymajcie się. Do jutra, no i cześć, pozdro.